Cześć tu, Przemysław. Witam Was wszystkich serdecznie. Będziemy teraz analizować zadanie z matury 2019, z części teoretycznej, zadanie drugie. Jest to zadanie, które wygląda w ten sposób, to znaczy jego początkowa część, która mówi o tym, jak wygląda algorytm. Zadanie polega na tym, że będziemy analizować ten algorytm, no i będziemy zastanawiać się w ogóle, co on robi. No, i będziemy wypełniać potem, w zależności od tego, co on robi, tabelkę, i będziemy go w inny sposób jeszcze analizować. No więc na razie zastanówmy się, tak, pierwszy rzut oka, o co chodzi w ogóle w tym algorytmie. Mamy funkcję, funkcję oczywiście zadaną rekurencyjnie, jak żeby inaczej, bo rekurencja jest ulubionym tematem maturalnym. Czyli mamy funkcję pisz, i ta funkcja wywołuje samą siebie w środku ona dla tych, którzy programują w Javie albo w C++, no to tutaj jest takim pseudokodzie, w którym nie ma oczywiście tych klamerek, więc tu byłaby klamerka na funkcję, prawda, tu na koniec funkcji, no nie mam tak klamerki za bardzo. Natomiast dla tych, którzy programują w Pythonie, no to w ogóle ten zapis z wcięciami jest, jest bardzo bliski. To całe tutaj to jest wnętrze funkcji, więc ta funkcja sama siebie wywołuje w tym miejscu. Tak? Mamy tutaj takie funkcje jak instrukcję warunkową jeżeli, no to to jest w każdym języku tak samo. Mamy wypisz, no to tu w zależności od języka albo będzie cout dla c++, albo będzie print dla Pythona, albo będzie dla, dla Java system out println. To jest tutaj mało istotne. Jest to taki właśnie dlatego pseudokod, który to przedstawia w ten sposób. No i teraz... Funkcja przyjmuje jako parametry jakiś napis, tak? Czyli to będzie jakiś string i ten napis wpada do funkcji na pierwszym pozycji. Potem jest jakaś liczba dodatnia, ale nie mniejsza niż długość napisu, czyli to może być liczba większa niż długość napisu, tak? Jeżeli napis ma 4 litery, to ta liczba może być 15. No i liczba k, która jest już z zakresu od 2 do 10, więc też zupełnie jakby bez związku z długością napisu. No i teraz tak, jeżeli długość napisu S, no to w Pythonie mamy funkcję len, w Javie też mamy jakieś tam długości le, length dla dla stringa, więc to możemy zbadać. Jeżeli długość tego napisu jest równa n, czyli temu, co podane jest tutaj, no to mamy wypisać ten napis. Czy jeżeli na przykład podamy napis kaczka, k, a, c, z, k, a, 6 znaków, czy jeżeli będzie podane coś takiego, pisz kaczka, 6, no i tu w zasadzie cokolwiek, to w tym momencie długość tego napisu, tego kaczka odpowiada enowi. No więc po prostu wypisze na ekranie ten napis i skończy, i skończy działanie. Czyli już wiemy, że jeżeli napis jest zgodny ze swoją długością, funkcja kończy działanie, to jest ten element stopu. Tak? Ten punkt stopu dla rekurencji musi być, bo ona nie może siebie wywoływać w kółko. Natomiast jeżeli okazuje się, że długość jest dłuższa, skąd wiem, że nie krótsza? Dlatego, że tu jest podane, że te n ma być nie mniejsze niż długość napisu. Czyli n może być co najmniej większe. Dla słowa kaczka nie może tutaj być podane 5, musi być co najmniej na przykład 15 musi być coś dłuższego niż, ta, niż ten napis. No i teraz yy, czyli nie wypisujemy jeżeli podane mam coś innego. Na przykład mam podane no spróbujmy 7. Tak? Jeżeli tu mam podane 7, to wtedy wywołujemy funkcję pisz z kilkoma jakby próbami, bo tu jest pętla for, tak? Dla, czyli po prostu for. For dla i od 0 do k minus 1. No i ta pętla for też w dowolnym języku programowania maturalnym występuje. Zresztą w tym zadaniu nie musimy w ogóle tego implementować. To jest zadanie teoretyczne, więc no, nawet nie musimy sobie się zastanawiać, jak to zapisać w języku programowania. Ale jeżeli komuś się lepiej myśli w tym języku, w którym programuje, no to może sobie to tutaj przerobić na fora, prawda? No więc dla od 1 do k minus 1 wykonuj samego siebie czyli pisz s i napis od i. Co to znaczy napis od i? Napis od jakiegoś p dowolnego to daje w wyniku napis będący napisem, dziesięt, zapisem dziesiętnym liczby całkowitej p, czyli w naszym przypadku i. Czyli to po prostu przerabia 0, 1, 2, 3, 4, 5, przerabia to na, na napis. Jeżeli programujemy w Javie, no to jeżeli będziemy mieli prawda, string plus integer, no, bo pętli for będzie to integer. To string plus integer do Java to przeciąży i to sklei. Natomiast no faktycznie jest to powiedziane to w ten sposób, bo różne są języki programowania. I na przykład w Pascalu, który też jest dopuszczony do matury, czy jakimś innym języku, może niekoniecznie chcieć to skleić. Zresztą właśnie w, w języku C++ nie przeciąży tego operatora, dlatego że w języku C++ string jest, nie jest obiektem. Więc tam no, będzie zwykła tablica znaków tak naprawdę plus no, integer, to nie zadziała. Musimy zastosować jakąś konwersję tego integer'a na, na napis, na stringa, gdybyśmy to chcieli y, zapisać w jakimś języku programowania. Więc tu jest podkreślone, że bierzemy to i i to i y, y, po prostu zamieniamy na stringa, czyli sklejamy napis. Co sklejamy? Sklejamy y, napis, który był i do niego doklejamy. Patrzcie, kolejny numerek. No i znowu wywołujemy tą funkcję. Coś się zaczyna klarować, tak? Zastanówmy się, co będzie. No właśnie dla konkretnego przypadku. I zastanówmy się teraz po kolei, co będzie, jak na przykład będzie podane pisz, kaczka. No na przykład właśnie, kaczka ma 6, czyli damy powiedzmy 8. I tu damy na przykład 3. No to co się dzieje? Wchodzimy do funkcji z wartościami 8 i 3. Czy długość S, czyli to 6 jest równe nowi, czyli 8. No nie. Czyli ta część się nie wykonuje. W przeciwnym razie. No i teraz mamy pętlę for, czyli dla wykona się ile? Tu mamy 3. 3 razy się wykona sama siebie, czyli będzie pisz kaczka i doklejam co? Doklejam 0, czyli pisz kaczka 0, n ten sam, który tu był, czyli 8, no i te samo k, które tu było, czyli 3. Ta pętla 4 będzie to robiła 3 razy, czyli pisz tak? i ponieważ jest to rekurencja, to ona wywołuje samą siebie. Czyli musimy sobie teraz to wyobrazić, że z każdego tego wywołania będą powstawały kolejne klony. Tak? Czyli mamy trzy możliwości. Najpierw możliwość pierwsza, wywołujemy samą siebie. No i co, wywołujemy samą siebie już dla wartości kaczka 0, czyli jest dłuższy ten napis. Napis już nie jest teraz 6, tylko napis jest 7. No ale dalej 8 to nie jest to samo. Czyli dalej nie wypisze mi słowa kaczka 0 tylko teraz znowu wywoła siebie samą. Ile? Znowu trzy razy. No dobrze, że tu wymyśliłem, że k równe 3, a nie k równe 10, bo bym miał w ogóle straszne drzewko. Więc teraz trzy razy wywoła się... Tam to zamarzło. Tam to jest rekurencja, więc tam to się zamroziło. I tam tego nie ma. Więc, więc wywołuje siebie samą dla... Pierwszego przypadku i znowu wywołuje kolejne swoje klony, i co? Teraz wpadło kaczka 0 i znowu odliczamy. Czyli znowu. I ten klon, ten pierwszy z klonów wywołał to. No to teraz, jak to wywołał, się zamroził i znowu się rozłączył na trzy części. Tak, czyli tu z tego powstały znowu... W pierwszym przypadku jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. No więc tu już na szczęście mi się kolejne klony nie tworzą. Tylko po prostu wypisuję. Ten klon już kończy swoją działalność, bo już się zakończył, już nie wywołał na szczęście kolejnego klona. To coś wypisało, zakończyło swoją działalność. Tego już nie ma. No to co? Drugi teraz, druga przebieg tej pętli. No to mamy znowu, znowu wypisało, bo znowu mamy 8, czyli wypisało kaczka 01. Następne kaczka 02. I ta część skończyła. I teraz każdy z tych klonów kończy i wracamy do tego momentu, tu. I jesteśmy tu, więc teraz będzie wywołanie pętli, kolejne tu. I teraz idę stąd, i znowu mam wywołania. Czy kaczka 1, jest yy, yy, długa na 8, no nie, jest na 7. Czyli znowu mam, pisz. No i tu jest znowu, ponieważ mam na szczęście to k równe 3, no to każdy z nich wypicze kaczka 1,0, po prostu to wypiszę, ten drugi wypisze to, ten trzeci wypisze to, czyli po wypisaniu kaczka 00, kaczka 01, kaczka 02 będę miał. No i mam, mam tą gałąź zrobioną, załatwioną tutaj. No i dochodzę do kolejnej gałęzi, do gałęzi trzeciej. No i znowu mam, pisz, już napiszę w skrócie P, P, P. I pisz, i znowu kaczka. No i każdy z nich napisze te swoje napisy. No i w ten sposób otrzymałem tak jakby numerowanie tych kaczek. Gdybym tutaj dał odpowiednio długi parametr, no to to by się odpowiednio długo wywo wywoływało. Natomiast gdybym tu dał odpowiednio duży też parametr, to te drzewo by się rozgałęziało nie na 3, a na więcej odnóg. Więc jeżeli k byłoby z zakresu od 2 do 10, czyli dla k równego 2, Powstawałoby tylko 0 i 1. Dla karównego 10 powstawałoby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli numerowałoby to kolejną cyfrą dziesiętną. Natomiast jak długo, ile tych, ile tych, tych rozgałęzień było? Gdybym tutaj dał wartość 80, o, no to by mi dokładało te kolejne cyfry. Tak? Czyli gdybym tu miał nie 8, a 80, no to tu już by nie wypisało, tylko by znowu zrobiło kolejne 3. Z tego by zrobiło kolejne 3, z tego by zrobiło kolejne 3. Z następnego znowu byłyby by robiły kolejne 3 i znowu kolejne 3, aż długość kaczki by urosła do 80. A czemu by urosła? No bo by było doklejane, prawda? Byłoby kaczka 0000000000, 000 000 000, aż miałaby 80 znaków i na końcu byłoby to. Potem byłoby kaczka 00000 000, na końcu byłaby 1. Kaczka 00000 000, na końcu byłaby dwójka. No więc w ten sposób przeanalizowaliśmy działanie tego konkretnego algorytmu. Możemy sobie w skrócie wyobrazić co on robi. Że on tak naprawdę robi napis i napis numeruje. Gdyby tu było podane jako K właśnie 10, to numerowałby w zasadzie ten napis w systemie dziesiętnym. Natomiast w zależności od tego, jakie tu będzie k, to w takim on systemie będzie numerował. Zobaczcie, ja na przykład tutaj użyłem 3, czyli powiedzmy odpowiednik systemu trójkowego, no więc numeruje 0, 1, 2. Potem mu przeskakuje na 1, 1, 2. Czyli zobaczcie, w ten sposób na maturze takie ulubione zadania to jest po pierwsze rekurencja, a po drugie jednym z ulubionych tematów to są również systemy liczbowe. I w tym się kryje tutaj przeliczanie na systemy liczbowe również, tak? Bo te moje numerowane, wygląda to w ten sposób, że jest to, już nie będę pisał całe kaczka, no sorry, ale na tablecie się źle to tutaj I jest w zależności od tego, ile podam wartości, na przykład jak podam tutaj 8, no to będzie długość 8. Czyli popatrzcie, dla napisu kaczka to było 6 plus yy, potem jeszcze 2. Gdyby napis był pusty, no to byłoby 8 cyfr tego numerowania. Dla napisu, czyli jeżeli zakładając, że napis jest pusty, to tak naprawdę otrzymuje kolejne numerki. Zakładając, że napis jest dłuższy, to otrzymuje napis i kolejne numerki. Czyli na przykład nie wiem, uczeń 001, uczeń 002, uczeń 003, uczeń 004. I te numerowanie odbywa się w systemie takim, jaki jest te K. Bo jeżeli K było 2, no to będzie kaczka 0, 0, kaczka 0, 1 i to będzie pierwszy przebieg, pierwszy klon. Drugi z klonów będzie robił 1, 0, 1, 1. Trzeci z klonów będzie robił. No właśnie, już nie będzie trzeciego, bo będzie k równe 2. Dla k równego 3 miałem, y, miałem tutaj 3 klony, czyli było 0, 2, a tu będzie 1, 2. No bo system trójkowy ma cyfry od 0 do 2. System dziesiętny, czyli gdybym dał k równe 10, no to ten system by doszedł do dziewiątki i wtedy by pojawił się następny, następna gałąź. Czyli tak naprawdę no, ograniczyli to do 10, dlatego że przy 11 trzeba by wprowadzać już cyfry, które nie są y, wprost obsługiwane, na przykład literki. Dlatego jest ograniczenie, że k ma być od dwóch, dlatego że nie ma systemu jedynkowego, do 10 dlatego że możemy w dowolnym systemie. Jeżeli K podamy jako 4, no to numeracja będzie wyglądała 01 02 03 i następnie już 00 oczywiście, no właśnie, 00. 0. Raz, 2, 3, 4 i następnie już będzie 10, 11, 1, 1, 3, No i znowu 2 i tak dalej i tak dalej. Czyli mamy tu ewidentnie do czynienia z systemami liczbowymi, czego na początku nie było widać, ale po rozpisaniu już to teraz pięknie widać. Widać, że po pierwsze numeruje napis, że po drugie długość numeracji będzie taka, jaka jest podane n z dokładnością do długości napisu. Czyli jeżeli pominiemy właśnie, w ogóle damy pisz puste, zamiast kaczka bym robił puste, tak? No to co? No to dokładnie to otrzymam numerację. Jeżeli sobie zrobię tą funkcję, wywołam na przykład pisz puste. No i tu dam sobie powiedzmy 3. I w systemie na no nich będzie czwórkowym. Tak. No to co on mi napisze? On napisze mi puste plus 3 zera. Puste plus tak. No, i tak dalej, i tak dalej. No, dla systemu czwórkowego tej numeracji będzie odpowiednio dużo, tak? W przypadku, gdybym tutaj podał 2 w systemie dwójkowym, no to będzie po prostu 000. Tak? Dla systemu dwójkowego jest szybciej to wypisać. I jak sobie przeanalizujecie ten algorytm, no to on w ten sposób będzie działał, czyli numeruje w systemie, który jest podany na trzeciej pozycji. No i teraz myślę, że po tej analizie. Czas sobie troszeczkę odpocząć, także zatrzymam ten odcinek. W następnym odcinku będę analizował dalej. Na razie przeanalizowałem sam program, w ogóle nie wchodząc, sam algorytm, w ogóle nie wchodząc do zadania. Oczywiście zajęło mi to sporo czasu, dlatego że myślę, dlatego że tłumaczę, dlatego że też staram się jakoś to ułożyć słowa. Więc na maturze myślę, że to powinno szybciej pójść, bo już będziecie mieli wprawny mózg w analizowaniu tych algorytmów. Nie będzie trzeba tego rozpisywać, tak? Trzeba, można sobie gdzieś nabazgać na boku kawałeczku. Można sobie przeanalizować to w pamięci. Po prostu. Co robi ten program? No i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy analizować już konkretne zadanie maturalne. Cześć i pa!